odczytam projekt uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. W dniu dzisiejszym, 30 grudnia, przyjęliśmy uchwałę budżetową na rok przyszły. Budżet jeden z wyższych w historii. Tegoroczny budżet to kwota około 20 milionów, przyszłoroczny 18 milionów, z tego ponad 4 miliony na inwestycje. Oczywiście budżet będzie się zmieniał dynamicznie, ponieważ kilka inwestycji tegorocznych zostanie przełożone na rok przyszły ze względu na COVID. Nie mogliśmy zrealizować, także przyszłoroczny budżet po zmianach już styczniowych, lutowych na pewno będzie przekraczał kwotę 20 milionów. Cieszy duży odsetek wydatków inwestycyjnych, tym bardziej cieszy, że to są w większości zadania dofinansowane, w większości zadania, które przyniosą realne korzyści dla mieszkańców, dla gminy, a więc korzyści, jeżeli chodzi o opał, środowisko typu termomodernizacja, czy też korzyści tworzenia nowych miejsc pracy, czyli powstanie spółdzielni socjalnych, a także i projekt rewitalizacji gminy Tuczna też pozytywnie wpłynie na aktywność mieszkańców, bo koła gospodyń wiejskich bardzo aktywnie działają. Z 19 sołectw mamy już ponad 10 kół gospodyń wiejskich, a kolejne się pojawiają, tylko potrzebny jest ten lokalny lider, który zachęci, no i miejsce, gdzie będą się mogły te panie, ale i panowie, bo panowie też mogą być w kole gospodyń wiejskich, spotkać i działać dla środowiska. Na przyszły rok też bardzo fajny projekt zintegrowany, projekt, który łączy 7 samorządów w ramach funduszu, w ramach obszaru funkcjonalnego Aktywne Pogranicze. Myślę, że w końcu uda nam się zrealizować po wielu latach utarczek związanych z przetargami. Ten projekt będzie polegał na utworzeniu oferty turystycznej. Oferty, która będzie spajała tutaj możliwości, jakie dają gminy nadburzańskie, takie jak Sławatycze, Kodeń, Rokitno, Konstantynów. Gmina Tuczna, która jest liderem, nie leży nad Bugiem, ale też tu będzie miała swój wkład. Gmina Zalesie oraz gmina Łomazy. W ramach tego projektu w gminie Tuczna powstaną dwie wieże widokowe. Jedna wieża w Tucznej, druga w miejscowości Żuki, położone na obszarach zalesionych, także będzie można w spokoju, ciszy obserwować przyrodę. Oprócz tego typu wieże powstaną też w gminie Kodeń, Rokitno, Konstantynów. W gminie Sławatyczach w ramach tego projektu powstanie baza noclegowa, w Zalesiu przystań wodna, no i w Łomazach zaplecze sanitarne. To wszystko spięte z integrowaną ofertą turystyczną, z informacją turystyczną, z aplikacją na telefon. Także człowiek, osoba, turysta, rodzina, która pojawi się w jednej z gmin, będzie mógł skorzystać tutaj z informacji dostępnej obejmującej 7 samorządów. Mam nadzieję, że tutaj rozwinie się turystyka rodzinna, rowerowa, przyrodnicza. Widzimy w związku z tegoroczną sytuacją, widzimy, jak nagle dużo osób z miast pojawia się na wsi. Ja teraz osobiście widzę w gminie Tuczna, ile ludzi z Warszawy poszukuje nieruchomości, takich odosobnionych miejsc w ciszy, w głuszy. Zamiast jechać za granicę, można tu przyjechać, kwarantannę przeżyć, ale też i odpocząć w ciszy. Było, nie było, mamy gminę czystą i niech taka zostanie. Bronimy się przed tą taką natrętną cywilizacją.